Cześć, witajcie. Chciałbym zaprosić Was na trzy krótkie opowieści z książki Wędrówka Pielgrzyma. Zapraszam. Cała książka oparta jest o pewnej historii, pewnego chrześcijanina. Pozwólcie, że przeczytam wstęp, aby może trochę wyjaśnić sytuację. Przechodząc przez pustynię tego świata, natrafiłem na pewne miejsce, gdzie znajdowała się pieczara. Tam położyłem się i zasnąłem i miałem dziwny sen. Zobaczyłem w nim człowieka odzianego w łachmany, który stał zwrócony tyłem do swojego domu i trzymał w ręku księgę. Na plecach zaś dźwigał ciężkie brzemię. Zobaczyłem, że otworzył tą księgę i zaczął czytać i płakać. Wreszcie, nie będąc w stanie dłużej się opanować, wybuchnął żałosnym płaczem, wołając: co ja pocznę? Ten człowiek odziany w łachmany to jest osoba, każdy z nas. Najlepiej mówi o tym fragment z księgi proroka Izajasza, rozdział 64 i wers 6. Brzmi tak: my wszyscy jesteśmy jednak jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szmata splugawiona. Wszystkie nasze sprawiedliwości. Myślimy, że jesteśmy sprawiedliwi, że czynimy dobre rzeczy, ale przed Bogiem to nie ma żadnego znaczenia. Czyny, którymi czasami wobec siebie się chlubimy, czasami nimi wywyższamy się nad innymi, są dla Boga jak splugawiona szmata. Pierwsza historia o prawie. Następnie tłumacz wziął chrześcijanina za rękę i zaprowadził do bardzo dużej, zakurzonej izby. Po chwili przyglądania się jej, tłumacz zawołał służącego i polecił mu, aby zamiótł to pomieszczenie. Gdy ten rozpoczął zamiatanie, w powietrze wzbiły się wielkie tumany kurzu. Także chrześcijanin omal się nie udusił. Po chwili tłumacz rozkazał jednej dziewczynie przynieść wodę i pokropić pomieszczenie. Gdy to zrobiła, pomieszczenie zostało z łatwością zamiecione i całe oczyszczone. Wtedy chrześcijanin zapytał: cóż to ma znaczyć? Tłumacz odpowiedział: pomieszczenie to serce człowieka, które nigdy nie było uświęcone łaską Ewangelii. Kurz to grzech i wewnętrzne zepsucie, które pokalało całego człowieka. Tym, który pierwszy rozpoczął zamiatać, jest prawo, zakon, inaczej zwane przykazania. Dziewczyna, która przyniosła wodę i pokropiła izbę, jest jak Ewangelia. Widziałeś zaś, że gdy tylko ten pierwszy rozpoczął zamiatać, kurz uniósł się tumanami, także izba nie mogła zostać przez niego oczyszczona. Oznacza to, że przykazania, zamiast oczyścić serce od grzechu, raczej ożywiają grzech, dodają mu siły i potęgują go w duszy. Przykazania wprawdzie objawiają i zakazują grzech, ale nie mają siły go poskromić. Natomiast kiedy dziewczyna pokropiła izbę, wtedy dopiero można było ją z łatwością oczyścić. Obraz ten wyjaśnia następującą prawdę. Ewangelia dociera do serca ze swoim słodkim i cennym wpływem. To podobnie jak woda poskramia kurz, tak i grzech zostaje poskromiony i pokonany, a dusza zostaje oczyszczona przez wiarę, wskutek czego może zamieszkać w niej Król Chwały. Widziałem, jak tłumacz ponownie wziął chrześcijanina za rękę
i zaprowadził do pewnego uroczego miejsca, gdzie znajdował się piękny i duży pałac, w którym chrześcijanin bardzo się zachwycił. Zauważył też, że na płaskim dachu tego pałacu przechadzało się kilka osób ubranych w złote szaty. Chrześcijanin zapytał, czy możemy tam wejść? Wtedy tłumacz poprowadził go ku drzwiom, gdzie stała już cała gromada ludzi, którzy chcieli wejść, lecz nie mieli odwagi. Niedaleko drzwi przy stole siedział pewien mężczyzna, w ręku trzymał pióro, a przy stole leżała księga i kałamarz. W księdze zapisywał imiona tych, którzy chcieli wejść do środka. Chrześcijanin zauważył wielu uzbrojonych mężczyzn, którzy strzegli drzwi wejściowych. Widząc to wszystko, chrześcijanin był zdumiony. Na widok straży, każdy z obecnych ludzi w kolejce cofał się ze strachem. Wreszcie chrześcijanin zobaczył pewnego mężczyznę, który podszedł do stołu i poprosił siedzącego tam pisarza o zapisanie jego nazwiska w księdze. Gdy jego prośba została spełniona, mężczyzna dobył swego miecza, nałożył na głowę hełm i skierował się pędem ku wejściu. Tam z całą zajadłością został zaatakowany przez straż. On jednak się tym nie zraził, lecz dzielnie wymachując swoim mieczem na lewo i prawo, otrzymał, ale i zadał wiele ran tym, którzy usiłowali mu przeszkodzić w dostaniu się do wnętrza. W końcu przebił się i wtargnął do środka, do pałacu. W tym momencie rozległ się wewnątrz radosne okrzyki tych, którzy przechadzali się po pałacu i mówili oni tak: do wnętrza wejść się spiesz i wieczną chwałę bierz. Po chwili mężczyzna został przyodziany w takie same szaty, jak pozostali. Chrześcijanin został zaprowadzony do izby, w której zobaczył pewnego drżącego mężczyznę. Chrześcijanin zapytał, czemu on tak drży. Tłumacz poprosił tego człowieka, aby sam wyjaśnił przyczynę, dla której tak się dzieje. A on tak odpowiedział: tej nocy, gdy spałem, miałem sen. Oto widziałem niebo, które zrobiło się zupełnie czarne. Nagle zaczęło się błyskać i grzmieć. Tak w straszliwy sposób, że omal nie umarłem z przerażenia. Spojrzałem w górę i zauważyłem, że chmury przesuwały się po niebie z niezwykłą szybkością. W tym momencie usłyszałem donośny dźwięk trąb i ujrzałem mężczyznę siedzącego na obłoku, któremu towarzyszyło tysiące niebian. Wszyscy oni byli jak płomień ognia. Również niebiosa były całe rozpalone. Następnie usłyszałem głos mówiący: powstańcie umarli i przyjdźcie na sąd. Po tych słowach skały zaczęły się kruszyć, a groby otwierać, a umarli, leżący w nich, zaczęli wychodzić. Niektórzy z nich byli bardzo radośni i spoglądali w górę. Inni natomiast starali się ukryć pod górami. Potem zaś widziałem, jak mężczyzna, który siedział na chmurze, otworzył księgę i kazał przybliżyć się całemu światu. Pomiędzy nim a resztą stała jednak pewna odległość, gdyż z niego wydobywały się okropne płomienie, które były przed nim. Odległość podobna jak pomiędzy sędzią a oskarżonym w sądzie. Usłyszałem również, jak ów mężczyzna rozkazał służącym, aby zebrali kąkol i plewy i wrzucili je w jezioro ogniste. W tym momencie tuż obok miejsca, gdzie stałem, rozwarła się bezdenna otchłań. Z jej wylotu zaczęły wydobywać się obfite dymy i rozpalone węgle. Usłyszałem też okropne jęki. Tym samym służącym został wydany kolejny rozkaz.
Zbierzcie moją pszenicę do spichlerza. W tej chwili zobaczyłem, jak wielu pochwyconych i wzniesionych w górę na obłokach. Wielu ludzi zostało pochwyconych. Mnie jednak pozostawiono. Próbowałem się ukryć, lecz nie mogłem, gdyż mężczyzna, który siedział na chmurze, nieustannie przenikliwie na mnie patrzył. Oskarżało mnie też moje sumienie i przyszły mi na myśl wszystkie moje grzechy i w tym momencie się obudziłem. Chrześcijanin zapytał, ale co spowodowało, że widok ten cię przeraził? Mężczyzna odpowiedział, zdawało mi się, że przyszedł dzień sądu, ja zaś na ten dzień nie byłem gotowy. A najbardziej przeraziło mnie to, że aniołowie zabrali niektórych ludzi, a mnie pozostawili. Byłem bardzo wstrząśnięty widokiem otwartego wylotu piekła. Ja też z wyrzutami mego sumienia zostałem tam. Poza tym czułem skierowany na mnie nieustannie wzrok sędziego, na którego obliczu malował się gniew. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia z Bogiem.